Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak, dzisiaj porozmawiamy o filmie, który niedawno się ukazał w internecie, filmie Stop Amerykanizacji Polski, długo oczekiwanym, którego autorem jest mój dzisiejszy, mój i Państwa gość, dr Leszek Sykulski, witam Cię serdecznie. Witam Cię Kamilu, witam Państwa. Na początku oczywiście zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane w opisie. No właśnie samo pojęcie amerykanizacja Polski. O ukrainizacji to już pewnie większość coś nie coś słyszała, ale pojęcie amerykanizacji jest być może dla niektórych czymś nowym albo takim, no może nie nowym, ale jakimś takim kalamburem i tego i tego nie dostrzegają. Czy też nie chcą dostrzegać? No i właśnie czym jest ta amerykanizacja Polski? Oczywiście, tak żeby nie spoilerować za dużo z filmu. Tak, znaczy ja powiem, jak my to rozumiemy jako twórcy filmu, bo autorami filmu Autorem filmu jestem ja, natomiast patronat nad filmem i wsparcie tutaj zapewniał Polski Ruch Antywojenny. My rozumiemy amerykanizację Polski jako amerykanizację polskiej racji stanu. To żeby była pełna jasność. Nam nie chodzi o, o sprzeciwianie się wymianie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, wymianie technologicznej, wymianie kulturalnej czy naukowej. Ale chodzi nam o, o ten fakt, że Polska po roku 1990 stała się zakładnikiem amerykańskiego interesu narodowego, amerykańskiego interesu hegemonicznego i ten proces niestety postępuje. I ten proces niestety postępuje. On się objawiał w taki sposób, chociażby jak fakt podporządkowania cywilnych służb PRL-u przez CIA. I o tym jest mowa w filmie. Oczywiście to nie jest tak, że ten stosunkowo nieduży, dokument, bo, nie, bo trwa nie całą, przecież godzinę, jest obwarowany jakimiś, jakimiś setkami przypisów, wręcz odwrotnie. No, film, jest, film ma prowokować do krytycznego myślenia. Film jest dobrze udokumentowany i właściwie wszystkie, wszystkie tezy i hipotezy, jakie padają w tym filmie mają swoje konkretne odzwierciedlenie źródłowe. Chociażby ta kwestia podporządkowania służb, służb PRL-u CIA, to jest sprawa znana. W filmie znajdziecie Państwo cytat z Krzysztofa Kozłowskiego, ministra spraw wewnętrznych i pierwszego szefa urzędu. Do ochrony państwa, który wprost domagał się ścisłej relacji z CIA, no ale też rekomenduje tam książkę Koniec Imperium MSW. Jest podane źródło tej wypowiedzi Krzysztofa Kozłowskiego. I to jest książka Tomasza Kozłowskiego, doktora, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej i zresztą wydana przez Instytut Pamięci Narodowej w 2019 roku, gdzie wprost jest podana hipoteza, że te służby zostały podporządkowane. Zresztą Kozłowski cytuje wincenta Sewerskiego, znanego. Pisarza thrillerów szpiegowskich, a tak naprawdę włodzimierza Sokołowskiego, pułkownika, który, który, że tak powiem, też no, rodzinnie był mocno w PRL-u, tak, no, mocno, że tak powiem, osadzony w strukturach siłowych, w resortach siłowych. Sewerski Wel Sokołowski, wprost przyznaje, że służby specjalne PRL zostały w po prostu w zwartym szyku przeszły do trzeciej Rzecz, tak zwanej Trzeciej Rzeczpospolitej i Zostały podporządkowane, czy też ochronione, jak to, jak to pada takie określenie, przez służby amerykańskie. No ale to oczywiście nie jedyny przykład. W filmie znajduje się także wątek największego skandalu w III Rzeczypospolitej, czy jednego z największych skandali, jakim było no, złamanie wszystkich kanonów prawa polskiego i prawa międzynarodowego. Doszło do zbrodni stanu, do stworzenia tajnego więzienia obcej służby specjalnej na terytorium państwa polskiego doszło do stworzenia strefy eksterytorialnej, czyli wyłączonej z jurysdykcji państwa polskiego na terytorium jednostki wojskowej, ośrodka kształcenia kadr wywiadu w starych Kiejkutach. Mówimy o latach 2003-2005, na to są absolutnie niezbite dowody. Jest wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jest raport Rady Europy, jest zresztą przyznanie się do tego po wielu wielu latach sam byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W filmie znajduje się cytat z wypowiedzi z wywiadu rzeki, właśnie podcastu Rzeki z Aleksandrem Kwaśniewskim, który daje takie memento współczesnym kierownikom polskiej nawy państwowej i mówi, że nawet w przypadku kontaktów z takim partnerem jak Stany Zjednoczone, który był traktowany przez ostatnie trzy dekady jako partner strategiczny przez decydentów w Warszawie, należy zachowywać i tutaj cytat daleko idącą ostrożność i em, zachowywać, no, że tak powiem, em, duży dystans wobec, wobec tego, co Amerykanie mówią, bo Amerykanie, co zresztą wynika jasno z tego filmu, i z dokumentów, i z materiału źródłowego po prostu oszukali władze w Warszawie. No, jak to powiedział redaktor soroczyński, który robił. Wywiad z Kwaśniewskim: postkomuniści zostali wpuszczeni w maliny przez, przez Amerykanów, co nie było zresztą takie trudne, mówmy sobie szczerze, do, do zrobienia. Zatem, reasumując, o czym jest film? Film jest o amerykanizacji polskiej racji stanu, o tym, jak decydenci w Warszawie dali się podpuszczać Amerykanom, brać udział w, w różnych inwazjach amerykańskich, nazywanych dla zmylenia Przeciwnika, misjami stabilizacyjnymi, a tak naprawdę były to wojny napastnicze, czy jak kto woli, specjalne operacje wojskowe, no bo przecież to Amerykanie są protoplastą specjalnych operacji wojskowych. Jedna z najgłośniejszych to ta z początku roku 1999. Zresztą film się zaczyna od przeprosin prezydenta Milosza Zemana złożonych na ręce Aleksandra Vucicia, czyli prezydenta Serbii, za to, co to się wydarzyło właśnie w 1999 roku, kiedy, kiedy Zeman też odpowiadał za włączenie się Czechów w tę nieszczęsną, w poparcie tej nieszczęsnej no, inwazji na, na Jugosławię. Doszło do zabójstwa ponad 2000 cywilów. Do dzisiaj nikt nie został postawiony przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym jeżeli w ogóle mówimy o funkcjonowaniu tego trybunału, to jest wielkim skandalem i to jest w ogóle farsa funkcjonowanie Międzynarodowego Trybunału Karnego, który do dzisiaj nie osądził takich ludzi jak William Walker, amerykański przedstawiciel w OBWE, który tak naprawdę doprowadził do rozdmuchania tzw. masakry w Raczaku. Nie była to żadna masakra w sensie ludobójstwa, była to wymiana ognia między siłami specjalnymi serbskimi a terrorystyczną armią wyzwolenia Kosowa. Wiemy doskonale o przypadkach ludobójstwa ze strony Uczeka, czyli Armii Wyzwolenia Kosowa, handlu ludźmi, wielu, wieloma przestępstwami. A wiemy także o, o dofinansowywaniu tej, tej organizacji terrorystycznej przez anglosasów. To też nie jest żadna tajemnica i dzisiaj nie ma winnych. Tak naprawdę nie ma winnych za to, że Colin Powell wprowadził cały świat w błąd, pokazując na forum ONZ fiolkę z rzekomym, z rzekomym wąglikiem, mówiąc, że Saddam Hussein jest u, o krok od budowy broni jądrowej wiemy doskonale, że było to wielkie kłamstwo. Sam Powell został podobno wprowadzony w błąd przez CIA. Niemniej jednak nie ma dzisiaj winnych, tak? George W. Bush nie, nie nie winny. Pauline Powell nie, niewinny, tak? William Walker niewinny, oczywiście mówię niewinny w cudzysłowie. W cudzysłowie oni nie zostali nigdy postawieni przez przed Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, więc pytanie jest w ogóle o sens istnienia tego typu in, instytucji, gdzie tym Hegemonem ten Hegemon ustala sobie tak naprawdę organizacje międzynarodowe, tak jak chce. Ale też warto zauważyć, i zresztą ostatni szczyt grupy G20 jasno pokazał, że, że jednobiegunowy układ się sypie. I to, to widać, te granice podziału, widać bojkot przez Xi Jinpinga tego szczytu w New Delhi, mówię, 9-10 września. Widać wzrastającą grupę BRICS, i nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że tacy ludzie, jeżeli będą jeszcze żyli oczywiście, jak Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller, Zbigniew Siemiątkowski, zostaną postawieni prędzej czy później przed niezawisły sąd czy przez niezawisły trybunał stanu i powinni odpowiadać za zbrodnie stanu, za złamanie konstytucji, za zniszczenie suwerenności państwa polskiego, no bo tym było właśnie tajne więzienie CIA w starych Kiejkutach. To tutaj właśnie takie ciekawe podobieństwa z tym, co się działo te 20 parę lat temu. Ja chciałem zacząć od 2001, ale skoro już ta Serbia się pojawiła, to, to, to myślę, że to też znamienne, ponieważ na jednym z kanałów, już nawet nie pamiętam teraz na którym, niedługo po rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie przypomniano programy z telewizji polskiej po rozpoczęciu z kolei tej specjalnej operacji w Serbii, no i właśnie to bardzo było ciekawe zestawienie, mówienie, mówiąc politycy ówcześni, typu minister ówczesny obrony Komorowski, generał Koziej, mówiący, że to dobrze, że Amerykanie likwidują zagrożenie w tym, w tym regionie, no i porównajmy to z tym, co się działo. Pod koniec lutego ubiegłego roku w Polsce, no to wszyscy, wszyscy to znamy. Notabene, tutaj może taka reminescencja bieżąca, może nie wszyscy zauważyli, bo to trzeba być koneserem, ale kiedy polska reprezentacja grała w Tiranie, to po meczu puszczono Marsz Armii Wyzwolenia Kosowa, której przywódcy mają teraz stanąć właśnie przed Międzynarodowym Trybunałem. Karnym. No, z, z drugiej strony pewnie by nas nie dziwiło szczególnie, gdyby po meczu, dajmy na to z Ukrainą, gdzieś w Ukrai z Ukrainą w roli gospodarza, być może na naszym terytorium, puszczone jakąś pieźni UPA, ale to, to pokazuje, że wszystko już było. To wszystko wraca tylko na innym terenie. Tak, tak, to pełna zgoda. Ja mówię zresztą o, w tym filmie, bo jestem też narratorem tego filmu, też warto powiedzieć na samym wstępie, że film powstawał w niezwykle trudnych okolicznościach, to znaczy nacisków politycznych, wiemy jak od lutego bieżącego roku, pod jakim silnym ostrzałem jest polski ruch antywojenny, dzieją się cuda, ludzie są wyrzucani z pracy, są naciski, media głównego nurtu robią całą kampanię hejtu, oszczerstw przeciwko polskiemu ruchowi antywojennemu, więc też się nie ma co dziwić, że że zostały aż dwie zrzutki natychmiast zablokowane na ten film. Że montażyści w, praktycznie w ostatniej chwili się zaczęli wycofywać w ogóle z pracy nad tym filmem, bo dostawali ostrzeżenia w pracy, na przykład, że zostaną zwolnieni. No więc te, też trzeba o tym powiedzieć, że, że film powstał w, w warunkach, można powiedzieć, polowo-budżetowych. Niemniej jednak w tym, wątku, w tym filmie jest siedem wątków. Jest siedem istotnych wątków. I jednym z nich, tym pierwszym, od którego się film zaczyna, to właśnie to właśnie inwazja USA i ich sojuszników na Serbię, na I na Ja tam mówię jako narrator, że jest to charakterystyczny modus operandi amerykańskich służb specjalnych, amerykańskich służb wywiadowczych i Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, które będą powtarzane przy kolejnych razach. I to rzeczywiście widzieliśmy. Widzieliśmy ten sam, to samo modus operandi, czy bardzo podobne w 2001 roku Afganistan, w 2003 roku kolejna wojna w Zatoce Perskiej, uderzenie Inwazja amerykańska na Irak, całkowicie bezpodstawna, bez jakichkolwiek podstaw w prawie międzynarodowym, zrobiona pod fałszywymi zarzutami. Były zresztą śledztwo w Wielkiej Brytanii się toczyło i udowodniono winę, ale oczywiście jak do dzisiaj nie ma, nie ma osób skazanych, nie ma osób, którym postawiono formalnie zarzuty. Niemniej jednak ja uważam, że prędzej czy później sprawiedliwość ujrzy światło dzienne. I co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, że ten ład międzynarodowy się kruszy, a jeżeli się kruszy. I zmienia się koniunktura międzynarodowa, to musimy być świadomi tego, że prędzej czy później takie osoby, jak chociażby George, George Bush Jr. będą powinny być postawione przed międzynarodowymi trybunałami. Pewnie już nie wszystkich uda się, nie wszystkim uda się postawić zarzuty, niemniej jednak to, co się wydarzyło, i ta, to sponsorowanie takich organizacji terrorystycznych, bo trzeba nazywać rzeczy po imieniu, jak UCK, czyli Armia Wyzwolenia Kosowa, jest absolutnym skandalem. Zresztą to, o czym powiedziałeś o tym nieszczęsnym meczu w Tiranie, nieszczęsnym z wielu względów. Nie tylko tego, że polska reprezentacja po raz kolejny zaliczyła kompromitację, ale, ale też, że wywieszono, wywieszono flagę Zjednoczone Stany, Zjednoczone Stany Albanii, flagę ewidentnie prowokacyjną w języku angielskim: United States of Albania. Chodzi oczywiście o Wielką Albanię, poszerzoną także o ziemię sąsiadów tego państwa. Widać te nurty bardzo, bardzo takie powiedziałbym rewizjonistyczne, a te właśnie no, utwory na cześć Uczeka są niczym innym jak policzkiem dla dla dziesiątków tysięcy ofiar uczeka. Wielu kobiet, tysięcy kobiet zmuszanych do prostytucji, cała sieć Sutenerów w Europie, handel ludźmi w ogóle na ogromną skalę. Zresztą macki, mafii albańskiej sięgają także do Kosowa, Kosowo w ogóle jako państwo, jako taki twór który powstał w ogóle no, w wyniku parasolu, to jest można powiedzieć operacja parasolowa anglosasów i powstanie państwa Kosowo, które nie wiedzieć czemu zostało uznane na arenie międzynarodowej. To oczywiście mówię w cudzysłowie, bo wiemy dlaczego, bo Amerykanie to narzucili i niestety Polska również narzuciła, powsta czy uznała powstanie tego, tego tworu. I to był oczywiście precedens, to jakby też trzeba zrozumieć, że to, co się wydarzyło w roku 99, później jeżeli chodzi o powstanie o Kosowo, to był pewien precedens, na który zwraca świetnie uwagę profesor John którego John Miersheimer, którego szeroko cytuję w filmie i który zresztą pojawia się też jego postać w filmie pod koniec jest tam sporo na ten temat i tego, jak tłumaczy Miersheimer i w ogóle cała szkoła realizmu ofensywnego w Stanach Zjednoczonych, chociażby wojnę rosyjsko-gruzińską, tą pięć. Odniową z sierpnia 2008 roku wykorzystanie kazusu Kosowa do kwestii powstania niepodległej Abchazji i Osetii Południowej, więc też musimy sobie zdawać sprawę, że rzeczywistość wcale nie jest czarno-biała, że to nie jest tak, że jest zła Rosja i dobre Stany Zjednoczone na świecie, jak próbuje się wymawiać opinii publicznej w Polsce i na tak zwanym kolegium aktywnym zachodzie, tylko rzeczywistość jest niezwykle złożona i to nie jest tak, że Stany Zjednoczone są żadnym jak, jakimś gołąbkiem pokoju, obrońcą demokracji, praw człowieka. Nie, no są państwem, które ma y, ludob... można powiedzieć miało ludobójstwo na rękach y, i te skala jakby ludobójstwa, które się dokonało w wyniku inwazji amerykańskich, nawet tylko tych po 2001 roku, jest niewyobrażalna. Tutaj mówimy o ofiarach idących w blisko milion, milion osób, do tego ponad no do tego trzydzieści kilka milionów ludzi wysiedlonych z domu w wyniku inwazji amerykańskich, które ten, to, ten kraj wszczynał, bo to przecież nie tylko Irak, Afganistan, to także Libia, to także Syria. No, cała kwestia ara, arabskiej wiosny, no, film nie Miał takich rozmiarów, że tak powiem, musiał być kilkugodzinnym filmem, aby pokazać jeszcze szerzej te zbrodnie amerykańskie, ale to jakby nie był cel tego filmu, aby się koncentrować tylko i wyłącznie na ludobójstwie dokonanym przez Amerykanów, ale pokazać skalę, skalę przynajmniej pokazać jakby no pewne ramy Ukrainie, amerykanizacji polskiej racji stanu. I jednocześnie też też jest hipoteza, która się pojawia na końcu filmu. Jest to, to ta hipoteza mówiąca o tym, że Ukrainizacja Polski, czy ta Ukrainizacja Polskiej Racji Stanu, jest niczym innym, jak tylko jednym, jedną z odnóg, jednym z elementów, jedną z pochodnych, właśnie procesu amerykanizacji. Bo gdyby nie proces amerykanizacji Polskiej Racji Stanu, to nie byłoby tak bezwarunkowego poparcia dla Ukrainy, takiego bezwarunkowego i darmowego przekazywania chociażby sprzętu wojskowego, zadłużania. Państwa i tak dalej, i tak dalej. Też trzeba patrzeć na wojnę na Ukrainie z perspektywy tezy. Yy jako jednej z wielu oczywiście dopuszczając w, w debacie publicznej że jest to proxy war, że jest to wojna zastępcza między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską i, i a patrząc na ostatnie doniesienia mediów w, w Polsce no też widzimy że kryzys na granicy z Białorusią ten kryzys z przełomu lat 2020-2021 kryzys graniczny związany z imigrantami ze szturmem granicy wreszcie z postawieniem bariery w 2021 roku w, w, wcale nie, też nie jest czarno czarnob Biały. To znaczy, że istniała mafia wizowa w, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, że korzystano z usług firmy, pośrednika, który był zarejestrowany na Białorusi, który sprowadzał w ogóle imigrantów na Białoruś, a następnie próbował ich przerzucać do Polski. I, to był, i, to, i tu pojawia się hipoteza, czy to nie był pretekst, czy, czy władze w Warszawie same nie stworzyły sytuacji, w której doprowadziły do no, stworzenia sobie pretekstu do tego, aby eskalować napięcie w relacjach z Białorusią i mieć. Pretekst, aby wydać no, miliardy złotych na, na różnego rodzaju działania, no nazwijmy to, właśnie na granicy, dotyczące ochrony ochrony granic, czy, czy, czy nie tylko stawiania bariery, ale w ogóle wydawania ogromnych środków na, na, na że tak powiem, na zbrojenia. To z pewnością tutaj jeszcze wiele wątków by było. No tutaj poprzednim, jakby rozdziałem przed konfrontacją też amerykańsko-rosyjską jest ta nieszczęsna wojna z terroryzmem. Niedawno mieliśmy 22. rocznicę ataków na World Trade Center. No i potem symbolicznym tego zakończeniem. Było wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Afganistanu i w Afganistanu, Afganistanie i Iraku byli polscy żołnierze. Natomiast już nie chciałbym tego rozbierać na czynniki pierwsze, ale chciałbym zerknąć na to trochę do innej strony, że kiedy polskie wojska jechały na te, na te misje pokojowe, tak zwane stabilizacyjne, to w Polskim Sejmie były ugrupowania, które się temu sprzeciwiały, mówię tu o samoobronie i o lidze polskich rodzin. Kilka lat później dziwnym trafem one zostały ze sceny politycznej wyeliminowane i to potem wyeliminowane na dobre. Dzisiaj już takich formacji nie ma i właśnie ja bym zapytał inaczej nie czy takie formacje będą blokowane? Żeby to blokowane, to jest oczywista oczywistość, ale kto tu na miejscu za tym stoi i kto pociąga za sznurki, żeby już więcej takie nieprawomyślne głosy nie zabrzmiały? Mm. No tak, wątek przegranej wojny przez Stany Zjednoczone i koalicjantów w Afganistanie jest w filmie poruszony również. Tak jak powiedziałem, ten film ma prowokować do krytycznego myślenia, do poszukiwania. Może zdradzę już pewną rzecz też, że nie chcemy, że tak powiem, pozostawiać przy jednym filmie i będziemy prawdopodobnie kontynuować. Taką serię pokazującą kulisy różnych wydarzeń geopolitycznych na świecie z innej perspektywy, nie z tej perspektywy, jaka jest nam narzucona, ale to jakby jeszcze o szczegółach przyjdzie, przyjdzie kiedyś czas powiedzieć. Na razie zachęcam do, do odwiedzenia. Mam nadzieję, że tam gdzieś uda się link zamieścić. Jest możliwość obejrzenia jeszcze na Ram, na, w serwisie Rumble tego filmu i możliwość pobrania nieodpłatnie na swój komputer w jednym z serwisów. Także, także zachęcam tutaj Państwa do obejrzenia. Natomiast. No pełna zgoda, że takie postaci jak Andrzej Lepper zostały wyeliminowane ze sceny politycznej z konkretnych przyczyn. I tutaj trzeba jasno powiedzieć, pojawia się w filmie ten wątek portu lotniczego Szymany. Wiemy, że Andrzej Lepper z, z Trybuny Sejmowej mówił o tym lądowaniu talibów w Klewkach, wtedy się wszyscy z tego śmiali. Natomiast śledztwo chociażby, które prowadziła pani redaktor Maria Wiernikowska jasno wskazuje, że dochodziło do Potężnego naruszenia prawa i do, do spraw, które do dzisiaj nie zostały wyjaśnione. Jest książka, pani redaktor Wiernikowski pod tytułem Zwariowałam. Bardzo, bardzo ciekawy reportaż, zresztą polecam, tobie. Kamilu, polecam państwu, I, i, i polecam filmy w ogóle dokumentalne, gdzie pani redaktor Wiednikowska, film, konkretny film dokumentalny, który, poświęcony właśnie tym, tym sprawom, gdzie, gdzie no jest jeszcze próba rzucenia światła jeszcze póki, póki, póki można było więcej, więcej powiedzieć w telewizji Polskiej, to pojawiały się takie hipotezy. Natomiast to jest jasne, że Ambasada przy ulicy Pięknej, Ambasada Stanów Zjednoczonych dzisiaj jest głównym rozgrywającym na scenie politycznej nad Wisłą, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli ktoś. Się łudzi, że ten teatrzyk pod tytułem Demokracja, wybory parlamentarne cokolwiek zmieni, no to jest po prostu naiwny. Ten teatr jest po to, aby aktorzy mogli tam zagrać, aby można było być może powiedzieć coś między wierszami, ale na pewno nie po to, żeby cokolwiek zmienić, tylko żeby zalegitymizować obecny system. I zresztą widać to, który komitet, który komitet najbardziej przeszkadzał Państwowej Komisji Wyborczej, bo przypomnę tylko, że jest jeden, jedyny komitet wyborczy wyborców, który złożył ponad tysiąc. Z podpisów, a nie został zarejestrowany. To jest Komitet Wyborczy Wyborców Polski, Polski Ruch Antywojenny. I to było widać. I to, co, co ciekawe okazało się, że zaraz po odrzuceniu naszego wniosku zadzwonił do mnie dziennikarz Rzeczpospolitej, dziennikarz Rzeczpospolita, który już poinformował, że, na, że, ja, że do prokuratury wpłynął donos Nasykulskiego. Jest taki w ogóle artykuł w Rzeczpospolitej donos Nasykulskiego. No to bardzo ciekawe, bo ja nic o, o czymś takim nie wiem. Natomiast okazuje się, że ktoś miał bardzo dużą chęć, aby na kanwie odrzucenia storpedowania naszego w ogóle udziału jakiegokolwiek. A przypomnę, że myśmy nie chcieli w ogóle start, wystawiać kandydatów do Sejmu, tylko zaledwie kilku kandydatów do Senatu. Zresztą ja nawet byłem pełnomocnikiem wyborczym tego, tego komitetu, więc ja sam nawet nie, miałem, nie chciałem startować jako na, na senatora, tylko, tylko była opcja, żeby wystawić kilku, kilku kolegów, którzy mieli zaakcentować hasła antywojenne podczas tej kampanii. No ale co się odwlecze, to nie uciecze. Udało nam się tylnymi drzwiami dostać, można powiedzieć, do kampanii referendalnej, więc i więc przypomnimy o 80. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu, będzie hasło i stop amerykanizacji Polski, i stop ukrainizacji Polski wybrzmi w mediach głównego nurtu dzięki zaprzyjaźnionemu stowarzyszeniu. Natomiast, natomiast niewątpliwie jest dzisiaj tak, że każdy, kto próbuje lansować politykę wielowektorową, każdy wielowektorowiec, nazwijmy to w ten sposób, każdy realista, każdy amerykanosceptyk, czy, Anglo, czy, czy anglosceptyk w, w polskiej przestrzeni publicznej, musi się liczyć z represjami systemu. O, to są oczywiście jeszcze represje typu soft, wersji soft, aczkolwiek są pojedyncze przypadki, że dochodzi do represji takich jak w przypadku krajów totalitarnych. No, myślę, że, że zabójstwo Andrzeja Lepera, zabójstwo Sławomira Petelickiego, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Trzeba mówić wprost o zabójstwach, nie o żadnych samobójstwach, bo przecież nikt średnio rozgarnięty nawet nie, nie, nie wierzy w tego typu koincydencje. Natomiast, natomiast no, no, faktem jest, że, że dzisiaj trudno o. you uh -huh. Alternatywę. Ta alternatywa ukrywa się gdzieś w niszach, co nie znaczy, że, że, że nie powstają formacje polityczne, czy nie powstają ruchy społeczne, które coraz mocniej akcentują potrzebę reorientacji geopolitycznej państwa polskiego. No ja też mam przyjemność i zaszczyt być jednym z liderów takiego, takiego środowiska, mówię o polskim ruchu antywojennym. Widać, jak bardzo przeszkadza władzy funkcjonowanie w ogóle partii, które podejmują taką tematykę. No my jesteśmy już naprawdę w, po, po wielu bojach są. Sądem, z jednym z sądów w Warszawie, jeżeli chodzi o rejestrację partii pod tytułem Bezpieczna Polska, partii, która jest, no też nie ukrywam, jest, jestem jednym z liderów tej partii, niezarejestrowanej jeszcze i kto wie, czy zostanie w ogóle zarejestrowana, która jest wprost, nazwijmy to, o orientacji kontynentalnej, antyatlantyckiej i widać, jakie, jakie są mnożone problemy. To ja moglibyśmy spokojnie osobny program nagrać na temat tego, w jaki sposób rzucane są kłody pod nogi przy rejestracji takiej partii, przy rejestracji Komitetu Wyborczego Polskiego Ruchu Antywojennego i tak dalej, i tak dalej. No, widać jak bardzo systemowi, kto, nie, kto przeszkadza systemowi? Widać, które komitety są strawne, które były strawne dla systemu, a kogo starano się utrącić? No, bo przecież ten centralny rejestr wyborców, który PiS za 5.12 przed, tuż przed wyborami wprowadził, to jest nic innego, jak próba właśnie utrącenia ludzi niewygodnych. No, to, że na na przykład pani doktor Lucyna Kulińska nie, nie, nie dała rady zarejestrować siebie jako kandydata w niezależnym komitecie. To też jasno pokazuje, że kto jest tutaj niewygodny i jaka narracja jest potencjalnie niemile widziana w przestrzeni publicznej. Natomiast koncesjonowani antysystemowcy, koncesjonowana opozycja jest jak najbardziej dopuszczana przez władze. No właśnie. W takim razie, czy istnieje możliwość. Idą wybory, najpierw jedne, te najważniejsze, sejmowe, ale potem jeszcze będą e, bodaj w kwietniu samorządowe, potem na początku czerwca eurowybory, i na wiosnę roku 2025 ten czteropak zamkną wybory prezydenckie. No, aczkolwiek zobaczymy, czy ten parlament, który wybierzemy 15 października, przetrwa 4 lata, to wcale nie jest takie pewne. Natomiast czy te wybory w ogóle mogą coś zmienić, i czy, czy istnieje w ogóle jakaś szansa, nawet nie w tej czterolatce, ale w jakimś takim długofalowym perspektywie długofalowej, zmiany no, pewnego paradygmatu, bo tak naprawdę wszystkie siły polityczne w temacie polityki zagranicznej. Mówią jednym głosem i dlatego być może ta debata publiczna teraz w kampanii na temat polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jest tak słaba, czy w zasadzie jej nie ma, bo by wyszło, że nie ma żadnej różnicy. No to zacznijmy od tego. Czy, czy, czy cokolwiek zmienią? Moim zdaniem nie, ale to nie znaczy, że nie warto nic robić. Czy ja uważam, że to będzie pewne uproszczenie publicystyczne. No, niech będzie mi wolno użyć takiego, takiego porównania, że w życiu ludzi, tak samo jak w życiu państw, w życiu narodów, istnieją, można, można byłoby podzielić. To to życie na, jakby na na trzy takie kwestie wolicjonalne, znaczy z jednej strony jedna trzecia to jest wolna wola, jedna trzecia to jest przeznaczenie i jedna trzecia to jest przypadek. Gdybyśmy tak spróbowali postawić hipotezę, że, że tak wygląda bieg dziejów, że rzeczywiście wolna wola to jest bardzo czy, czy, czynnikiem bardzo istotnym, no ale zdarzają się przypadki, zdarzają się koniunktury międzynarodowe. Yy, istnieje coś takiego i, i dla osób wierzących jak interwencja siły wyższej, pewna, pe, pewne przeznaczenie, które czy, czy pewien ogólny nurt. No to, no to jasne, że jeżeli spojrzymy na odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, to jest jasne, że odbyło się nie tylko i wyłącznie przy, przy zastosowaniu woli Polaków. Oczywiście ona była bardzo istotna i działalność Paderewskiego, i Dmowskiego, i Ruchu Ludowego, i Obozu Narodowego w Polsce, i Armii Hallera, i Legionów Piłsudskiego, później jakby jakby w ogóle siły zbrojnej Rzeczypospolitej, która, która wygrała wojnę polsko-bolszewicką i te, biła się w powstaniach śląskich i tak dalej, i tak dalej. To było szalenie istotne, ale gdyby, gdyby nie koniunktura międzynarodowa, możemy w cudzysłowie tutaj nazwać pewnym przeznaczeniem, czyli upadek wszystkich trzech mocarstw zaborczych do zapewnego przypadku. I yy, yy, no, to, to rzeczywiście tego państwa polskiego by nie było, albo byłoby ono w formie absolutnie kadłubowej. Tak? Wiele, jakby sam przebieg wojny domowej w Rosji też wpłynął, ale musiał tu istnieć czynnik wolicjonalny, czynnik także organizacji narodowej w, na terytorium państwa polskiego i dlatego dzisiaj warto się organizować, warto tworzyć ruchy społeczne, tworzyć partie. No niestety wiemy, że ten system polityczny premiuje partie polityczne, chociażby przy rejestracji komitetów. Proszę zobaczyć, jak, jak dużo czasu straciła pani doktor Lucyna Kulińska na rejestr... znaczy straciła, no ile jej zajęło, ile zajęło Pani doktor Kulińskiej i sztabowi. Zarejestrowanie Komitetu Wyborczego Wyborców, gdzie rzucano kłody pod nogi, gdzie tak naprawdę zakwestionowano tam no, kilkaset co najmniej podpisów. Nie wiem, czy zgodnie z prawem, czy niezgodnie z prawem. Spodziewam, Ja się spodziewałem nacisków politycznych. A partia polityczna wystarczy, że przedstawi dokumenty z piętnastoma podpisami i już może tak naprawdę zbierać pod konkretnymi kandydaturami podpisy. Natomiast pani doktor Kulińska do samego końca tak naprawdę nie wiedziała, czy będzie miała zarejestrowany komitet, a potem już był zaledwie tydzień czasu na zebranie podpisów. Podpisów, dwóch tysięcy podpisów ponad z górką, więc to było jasne, że, że ten, jest jasne, że ten system polityczny premiuje partie polityczne, dlatego mimo tej niechęci części społeczeństwa. Do partii politycznej. Jeżeli ktoś chce i realnie myśli, żeby cokolwiek zmienić w Polsce, no też warto, żeby, żeby wziął to pod uwagę i wcale, nie, nie, że tak powiem, nie odwracał się od działalności w partiach politycznych. No bo jeżeli chcemy coś rzeczywiście realnie zmienić, a nie tylko gadać i nie tylko krytykować, no to trzeba podejmować działania także w celu rejestracji partii politycznych, które będą, będą chciały reorientacji, zmiany polityki zagranicznej, zmiany polityki bezpieczeństwa tak itd. itd. My, jako partia, że tak powiem, INSPE, czyli ta partia, która no, w zamierzeniu miałaby powstać jako Bezpieczna Polska, mamy, nasz program opiera się na, bardzo dwu, na, na, dwóch, funda na dwóch fundamentach. Ka wszystkie inne kwestie, postulaty, sektory, związane z gospodarką, z życiem społecznym i tak dalej, są tylko tego pochodną. Są tylko tego pochodną. My postulujemy po pierwsze rozpoczęcie prowadzenia polityki wielowektorowej, która powinna natychmiast rozpocząć się od normalizacji relacji z Rosją i z Białorusią i drugi fundament, który uważam jest absolutnie niezbędny w ogóle, żeby mówić o reformie państwa polskiego, to jest likwidacja obecnych służb specjalnych. Tych, które są odpowie odpowiedzialne za zniszczenie suwerenności państwa polskiego, chociażby tajnym więzieniem CIA w Starych Kiekutach, tymi ty podporządkowywaniem interesów operacyjnych na terytorium państwa polskiego, interesom CIA i tak dalej, i tak dalej. Wierzchołek Góry Lodowej opisałem, nakreśliłem w filmie Stop Amerykanizacji Polski. Dlatego, tak jak mówię, moim zdaniem te wybory absolutnie nic nie przyniosą. Ja rozumiem, że ludzie potrzebują mieć nadzieję i mówią na przykład, że w Konfederacji jest Grzegorz brown że korona to nie jest, przecież nowa nadzieja, że to, że brown to nie jest, to nie jest taki, no to nie jest człowiek Pokroju takich, no jak to się ładnie mówi, lipków, tak? Mencena i, i Bosaka, wygładzonych, ulizanych, proamerykańskich, proukraińskich i tak dalej, i tak dalej. Mencen, który mówi wprost do konieczności przywrócenia zasadniczej służby wojskowej w celu przygotowywania do wojny z Rosją, Bosak, który paraduje z wtążeczkami ukraińskimi i tak dalej, i tak dalej. Wiemy doskonale. No ale spójrzmy na Grzegorza Brauna. No spójrzmy na, na to, jak dał wyciąć swoich ludzi. Jeżeli dzisiaj jest tak potulny, dał się tak wykastrować. Mentalnie, charakter, charakterologicznie, to czy taki człowiek stanie na wysokości zadania w przyszłym parlamencie? No i ostatnia sprawa, najbardziej kontrowersyjna, czyli głosowanie Grzegorza Brauna pod dyktan do Prawa i Sprawiedliwości w sprawie powołania Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Absolutny skandal, coś niewyobrażalnego, jak można było zagłosować za tak skandalicznym antypolskim projektem, który ma na celu tylko i wyłącznie polowanie na czarownicę i pogłębianie tej histerii antyrosyjskiej w Polsce. To jest coś niewyobrażalnego. Ja publicznie zadałem pytanie Grzegorzowi Brownowi, dlaczego tak zagłosował. Oczywiście nie odpowiedział na to pytanie, więc ja nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Tym bardziej, że system polityczny w Polsce, czy ordynacja wyborcza, to jest oparta na metodzie DONTA, czyli tak naprawdę głosowanie na ludzi brauna, nawet jeżeli byliby najbardziej kryształowi i najbardziej czyści, w pierwszej kolejności będzie premiało, premiowało jedynki na tych konkretnych listach, a jak wiemy doskonale 21 jedynek na 41 okręgów mają ludzie Sławomira, Mencena, po których ja się absolutnie niczego dobrego nie spodziewam i czy, czy ludzie z ruchu narodowego, gdzie wiemy doskonale, że po tych oświadczeniach Winnickiego, który przytulał Ukrainki i Bosaka, który obwieszał się najpierw maseczkami, a potem, a potem ukraińskimi Flagami. Wiemy doskonale, że, że, że te, 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 te takie złośliwe określenia narodowcy-banderowcy, w odniesieniu do, do formacji Krzysztofa Bosaka i Roberta Winickiego, wcale nie były bezpodstawne. Więc ja się tutaj absolutnie niczego dobrego, dobrego nie spodziewam. Natomiast też trzeba wiedzieć o tym, że idzie odwilż w, w relacjach międzynarodowych, że Ukraina jest, przegrywa wojnę, że Ukraina przegrywa wojnę, że Ukraina to jest agonia państwa ukraińskiego. To trzeba jasno powiedzieć. Mówimy, rozmawiamy 13 września 2023 roku roku. To jest absolutna agonia. Nie ma przysłowiowego mięsa armatniego na Ukrainie, stąd te rozpaczliwe próby poszukiwania. Zresztą było widać na ostatnim meczu Ukraina-Anglia we Wrocławiu pełne trybuny, pełne um, młodych Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie chcą się bić za swój kraj. Stąd przecież jak, jeżeli, jak ruch, polski ruch antywojenny mówi to jest cytat: W Polsce bawisz się jak w raju zamiast bronić swego kraju, no to coś w tym jest. Jeżeli sami Ukraińcy nie chcą walczyć za oligarchów, nie chcą walczyć za interesy koło a interesy zełęskiego i, 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 i innych oczywiście oligarchów ukraińskich, no to to jest jasne, że, 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 ten, że to jest koniec początku tego, tego kraju w, takim, w takiej formie, w takim, w, w takim kształcie, w jakim on obecnie jest ustrojowym i, i, każdym, i każdym innym, gospodarczym, demograficznym, jakby widać to potężne załamanie, ten potężny, potężny kryzys. To się oczywiście odbije na, na, na sytuacji państwa polskiego, i nie mam co do tego wątpliwości, że koniunktura międzynarodowa, prędzej czy później, będzie taka, że dojdzie do głębokiej reorientacji państwa polskiego. A jeszcze, Ostatnia rzecz, ostatni wątek, wspomniałeś, kto tutaj w Polsce pociąga za sznurki, czy kto jest takim narzędziem, na przykład do tego to mógłbym dużo mówić na ten temat, ale, ale podam pewien trop. Podam pewien trop. W 2008 roku. W mediach głównego nurtu pojawił się wątek współpracy niejakiego Pawła Kowala, postać znana, jeden z największych Ukrainofilów i prawda, który chciałby życzyłby sobie w ogóle pod, no, prawda, nawet Unii pewnie polsko-polsko-litewskiej czy, czy czegoś na kształt Ukropolu postać absolutnie, no, w, moj, w mojej ocenie i, której działania są no, bardzo szkodliwe, jedna z, jedna z najbardziej, że tak powiem, szkodliwe. Szkodliwych działalności w historii tak zwanej III Rzeczypospolitej. Więc w 2008 roku pojawia się informacja w przestrzeni publicznej, że Paweł. Kowal był tajnym współpracownikiem wojskowych służb informacyjnych. I um, oczywiście, jak sobie każdy z naszych widzów wpisze w wyszukiwarkę internetową Paweł Kowal w WSI, będzie miał natychmiast doniesienia medialne, jakby stanowisko Pawła Kowala, stanowisko Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że Paweł Kowal był przez całe lata związany z pisem. Natomiast to rzuca zupełnie też nowe światło na, na destrukcyjną rolę służb specjalnych po 89 roku. Bo o tyle, o ile dzisiaj pojawiają się,

Oczywiście ta weryfikacja w WSI była źle robiona, no bo była źle robiona i, w, i likwidacja. To, to nie jest tak, że w WSI to, było, to byli kryształowi polscy patrioci i nie mam na myśli zupełnie akcji Czerwona Gwiazda o kryptonimie Czerwona Gwiazda, tylko mam na myśli akcję wtyk ukraińskich, ukraińskich służb specjalnych w wojskowych służbach informacyjnych, a o tym się już proszę zauważyć, kompletnie nie mówi. Jeżeli by się to potwierdziło, że rzeczywiście tacy ludzie jak Paweł Kowal szli na pasku w WSI, no to jest pytanie, na czyim pasku szły wojskowe służby specjalne i na czyim pasku idą także dzisiaj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu. My jesteśmy jednym z tych niewielu środowisk, które się nie boi stawiać takich pytań publicznie i mówić wprost, że czas zakończyć funkcjonowanie instytucji o nazwie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Agencja Wywiadu i stworzyć na miejsce CBA, SKW, SWW, AW i ABW nowe dwie służby. Nie ma potrzeby dublowania kompetencji CC, CBA, na przykład przez, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy w ogóle kopi, kopiowania funkcji poli, pol, polskiej policji przez CBA, może powstać CB, CBAP, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne Policji i nie potrzeba osobnej służby specjalnej. Postulujemy powstanie Narodowej Agencji Wywiadu i Narodowej Agencji Konrywiadu, złożonej z ludźmi, z ludzi, którzy nie będą wykonawcami żadnej obcej stolicy, ani nie będą podporządkowani pod wywiad rosyjski, ani ukraiński, ani białoruski, ani izraelski, niemiecki, brytyjski czy, 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 czy amerykański. To myślę, że tym wątkiem możemy zakończyć. Zachęcamy do oglądania filmu. Link będzie w opisie tego materiału. I kończymy moim Państwa gościem był dr Leszek Sykulski. Rozmawialiśmy o jego filmie Stop Amerykanizacji Polski. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Ci, Kamilu, za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.